Jak było widać, mecz w początkowej części spotkania, do 15 minuty był zacięty, układał się po naszej myśli. I te feralne 7 minut pierwszej połowy zadecydowało o wyniku całego tego spotkania. No nie wiem, no, co się to dzieje, jak to jest, że dostajemy 6 kontr, 6 razy gubimy piłkę i 6 razy nam tutaj Górnik kontruje nas, tym 6, chyba 5 razy rzuca, a my nie potrafimy wyciągnąć z tego jakieś, jakieś kontry czy coś, no, jakiegoś ataku pozytywnego, żeby przerwać tą złą pasę. No i tak jak de facto ten mecz, no mówię, rozstrzygnął się w tych 7 minutach, gdzie my stracili te piłki, druga połowa była w naszym wykonaniu naszym znacznie lepsza. Próbnie próbowaliśmy gonić wynik, no ale niestety no, taka zaliczka do pierwszej połowy no, była ciężka do odrobienia i chłopaki dwoili się, troili, no to za co im chwała. No cóż, no, trzeba przełknąć gorycz porażki i nie wiem, no, przemyśleć sprawy, jak to zrobić, żeby te feralne parę minut pierwszej połowy nie decydowało o naszym wyniku. Nie jesteśmy zadowoleni z tą grą, ponieważ nie grajmy w tym najsilniejszym zespole, jaki mamy. Szef obrony Michał Adamusiak jest stale skontuzjowany, nie graje, nie jest w dyspozycji. Tam mamy różne alternatywy, które wykorzystamy. Mamy w ataku, się rozegrała Gogola, Łukasz, coś jest bardzo przyjemna sprawa za mnie, że się dobrze się tam czuje, dobrze to organizuje. Dzisiaj po dłuższym czasie zagrał Rafał Gliński. Widzieliśmy, że tu formę on ma, a i kiedyś nie trenował, nie grał długo, dostał się zaraz nazad. To znaczy, tych alternatyw tam było za dużo, zamienialiśmy tych wszystkich graczów. Właśnie trzeci golman tam był na resztę dwóch minut. A z tego powodu, z tego punktu widzenia jestem zadowolony, pochopitelnie, że są tam bardzo duże rezerwy w tej grze, ale dokażemy tu okazję, która jest w grze, zaraz wykorzystać te oferty, zobieramy, wykorzystamy, a to myślę, że jest podstawowe. Podstawowe jest to, że kibicy są też zadowoleni, 65 bramek, nie jest widzieć normalnie w piłkę nożnej albo gdzieś indziej. To znaczy, ma te takie faktory, co jest to interesantne do ludzi, jest to dynamiczne. Nasz rywal grał bardzo dobrze, grał szybko, trzymał z nami to tempo. To znaczy, to są warunki bardzo dobrze do piłki ręcznej, ja myślę, do popularity piłki ręcznej w całej polskiej Superlize. A z tego punktu widzenia jestem bardzo zadowolony, a szczęśliwy. Tak to jest, jak się przez 7 minut zapomina, jak się gra w piłkę ręczną. Podaje się piłki w ręce drużynie przeciwnej, a Górnik to jest, jak widać, i doskonale po miejscu w tabeli drużyna klasowa i każdy taki błąd jest karany momentalnie kontrą. Co mogę więcej powiedzieć? Kolejny mecz, w którym 15 minuta, nie wiem, czy to nam prąd odcina, czy o co chodzi, tlen do mózgu nam nie dopływa. Robimy takie straty, które no, nie przystają na poziom Superligi. I nic, musimy patrzeć do przodu na kolejne mecze, wyciągnąć wnioski, coś poprawić w tym, znaleźć przyczynę tego wszystkiego. No bo no, szczerze to chyba nikt nie lubi przegrywać, a przynajmniej ja nie lubię przegrywać. I musimy patrzeć tylko i wyłącznie na siebie i wyciągać wnioski z kolejnych zawodów, żeby takie błędy nam się nie przytrafiały, no bo tak jak powiedziałem, to jest to Superliga i każdy taki błąd, podanie przeciwnikom piłki w ręce będzie karany od razu kontrą. Chciałbym podziękować przeciwnikowi za dzisiaj, za dobre spotkanie, bo naprawdę przez praktycznie całą pierwszą połowę, oprócz tych wspomnianych 7 minut, toczyli z nami równy bój. I gdzieś wykorzystywali nasze błędy przy powrotach, czy błędy nasze przy grze w ataku i rzucali nam łatwe bramki. A my nie potrafiliśmy na to znaleźć jakiejś odpowiedzi. No i później gdzieś tam w obronie nam trochę się udało zorganizować tą obronę na tyle, że wyprowadzaliśmy łatwe kontry już jakby pod nasze dyktanty, to było wszystko. Rzucaliśmy te bramki i no w drugiej połowie już po prostu próbowaliśmy kontrolować ten wynik, żeby przeciwnik nie doszedł nas tam na więcej niż 5-6 bramek i to nam się udało. Cieszymy się z tego zwycięstwa i przygotowujemy się na następny mecz.